Dzień dobry, z tej strony Pixa, to jest Let's Play na Kłopoty Pantera. Tak, kolejny odcinek, tym razem jesteśmy w Indiach, co, o ile dobrze pamiętam, no i pogadajmy sobie, dosyć tu dużo mamy osób, więc mamy z kim gadać. Gadajmy z tym gościem, który jest znany z kreskówki Różowa Pantera, znaczy jego kształt, jak mogę to nazwać. Jestem słynną gwiazdą, kolego. No, seria kreskówka jest dosyć znana. A z nim? O nie, co za okropne ubranie. Co to za okropny różowy materiał? Moherek? Wspaniałe! Podoba ci się? Jakby na ciebie szyte. Ten strój mówi: tak, po południu doję kozy, ale przyjdź wieczorem, przebiorę się i pójdziemy na imprezę. Juhu! Zapakować? Niech mnie dunder świśnie, jakby na ciebie szyte. Tobie też się podoba tak bardzo jak mnie? Bardzo cię wyszczupla. Nie, mi się to nie podoba. Wyglądasz zabójczo. Zdejmij to, bo padnę z wrażenia. Aha, przed chwilą to byłem okropny. Czym mogę służyć? Poproszę koktajl z trzciny cukrowej, wstrząśnięty, niezmieszany. Przepyszne. O, easter egg z Jamesem Bondem. Kup mój czaj, czaj, czaj. Kup mój czaj, czaj, czaj. Co to jest? Herbata. Zachęcam do spróbowania. Chcesz dud? Chyba lód. Nie, dud to znaczy mleko. Chcesz z mlekiem? Przecież jestem kotem. Mleka nigdy nie odmawiam. Kurde, sam bym się napił. To jest nie fair. No, pogadajmy z nim. Chcesz zobaczyć, jak zaklinam kobrę? Nie bardzo. Dam ci ofertę czyjną. Jeżeli zdołasz zakląć kobrę tak jak ja, dostaniesz za darmo kilka kwiatów mojej żony. Wchodzę w to. Teraz ty. Okej, easy. Teraz ty. Chcesz zobaczyć, jak zaklinam kobrę? Zagrałeś beznadziejnie. Ale kiedyś czadowałem w kapeli. Mówili, że mam talent. Moja kobra na pewno by ci tego nie powiedziała. Teraz straciłem ją na dobre. Przepraszam. Powiedziałem, że przepraszam. Znajdę tę kobrę, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu. Kurde. Ale trąbka jazzowa. Taka almost. O, gość z małpą. Chodźmy do niego. Mam dojrzałe i soczyste owoce. Chyba napiszę piosenkę o człowieku, który stracił swojego węża. Mówisz o człowieku, który stracił swojego ptona. Tak, wiem, że to była kobra, ale z kobrą to by nie było takie śmieszne. Masz ochotę na coś ciepłego? Polecam Bel Puri albo Massale Dosse. Poproszę o Bel Puri. Mniej bel, mnóstwo puri, jeśli może. Chyba wolę puri niż te masale dosę. Ostry... Ostry piacze! Ja sobie wyobrażam, jak Cezary Pazura musiał... ile razy musiał spróbować to powiedzieć, żeby to brzmiało naturalnie.
A więc to jest Belpuri? Bel, co dobre. Bel, co dobre. To nie, brzmi zbytnio tak pochwalająco. A z tym dziadkiem sobie pogadałem. Ktoś tu kupę chyba próbuje zrobić. O, z tym gościem. Ej, wiesz gdzie jest Varanasi? Szkoda. Szkoda, pójdźmy tam. Za kobrą! Ła. Znowu się wwalłem o rurkę metalową. No, no i teraz taka nam będzie kasynka towarzyszyła. Jak to jest im wciśnięcie? No cóż, tak mniej więcej to wygląda w Indiach. Podróżowanie pociągiem. Wiem, że tu jesteś, ogoniasta. Słyszę, jak oddychasz. Kobra, jesteś tu? O. Namaste. Namaste, dziewczynko. Nie widziałaś małej kobry, takiej długości, trochę różowej, z makijażem. Szukaj i pytaj, odnajdziesz wężyka. A więc tu jest. Daj mi z nią pogadać, daj mi się z nią zobaczyć. Odejdź, pantero. Ja tylko przynoszę pecha. Jestem niedobra. Wybrakowany towar. Brzydka. Pokręcona jak żmija. Gadasz głupoty, kompletne głupoty. Kiedy zobaczyłem cię na tym zatłoczonym targu, ze spojrzeniem ostrym jak sztylet i z zabójczym jadem w ustach, pomyślałem, że jesteś najpiękniejszą kobrą, jaką widziałem. Jesteś cudowna. Nie zapominaj o tym. Pakuj się. Wracamy do domu. Komplemenciarz. I niech ktoś powie, że nie umiem sobie radzić z kobrami. Kurde, muszę od ciebie brać lekcję, jak sobie radzić z kobrami. No, kolejna cutscenka. Ale no, przyznam, Cezary Pazura ma wielki talent. To jest dobre, nie? Wiem, że to była parodia jakiegoś tam aktora, tylko nie do końca pamiętam jakiego. Jeżeli ktoś pamięta albo wie, to nikt mi powie. Kobła. Daj mu jego kobłę. Jego pton. Napiszesz do mnie? Znalazłeś ją? Idź do mojej żony. Nie. To ci da parę kwiatów jaśminu. Założę się, że to jest ta jego żona, tak? Udało mi się oczarować kobrę twojego męża. To nie jest takie łatwe. Powiedział, że dasz mi kilka kwiatów. Jaśmin. Tak, wiem, co trzeba z tym jaśminem zrobić ogólnie. Dobra. Musimy mu dać te kwiaty, żeby nam przepowiedział różne rzeczy. Bo tak, mamy wrzucić pewne kwiaty do na grób dziadka Nindrani, ale niestety to nie są te. Jaśmin. W zamian udzielę ci jednej informacji. Zgoda? Nie. Bo nie mam do ciebie więcej pytań. To dlaczego pokręciłeś głową na tak? Ja pokręciłem głową na nie. Słuchaj dobrze, mój różowy, co tu znaczą ruchy głowy? Wasze tak, to nasze nie. Możesz więc pomylić się. Zapamiętaj słowa moje, płynąc łódką, mijaj boje! Płynąc łódką, mijaj boje? Musiałem coś zrymować z moje. Wciąż nie bardzo kumam. Słuchaj, to
proste. Jeśli w Indiach kręcisz głową, to znaczy tak. Więc robicie to odwrotnie. Nie, to wy. Nie, wy. Nie, wy. Właściwie obaj mamy rację, mniej więcej. Możesz mi powiedzieć, jak się dostać do Varanasi? Ale cham. Dobra, wezmę te kwiaty. Co? Nie mogę? Mogę więcej? Szczęśliwej podróży! Och, chamidło. Dobra. A może z nim coś pogadamy? Może jakieś uda mi się informacje. Ej, wiesz, gdzie jest Varanasi? Gdzie? Daleko na wschód, przyjacielu. Nie dojdziesz na piechotę. Czeka cię długa podróż. Nie potrzebujesz przypraw? Przydadzą się. Dzięki. Możesz skosztować, jeśli chcesz. Okej. Lel! Jestem gadającą papugą. Nie chcę kagelfa. Widzę przyszłość. Pokaż mi swoją dłoń. Czy to możliwe? Masz najdłuższą linię życia, jaką w życiu widziałam. Nie ma końca. Będziesz żyć wiecznie. Czekaj. Nie. Ta nitka dentystyczna przylepiła mi się do okularu. Len. Umrzesz za tydzień. Żartowałam. No ej, ale bez takich żartów, no. Hello. No więc dowiedzieliśmy się, że w Indiach to jest inaczej. Kręcenie głową to jest tak, a... Nie wiem, jak co powiedzieć. Machanie głową? Tak, żeby głowa chodziła w górę i w dół, to jest u nich nie. Coś jeszcze tu możemy? No, ta skromność. Świat to nie obraz w jednym kolorze. Normalka dla ciebie innych dziwić może. O, fajny wierszyk. Tak. Uczyłem się rymować od Młynarskiego. Fajny koleś. Młynarski. Dobra. Masz ochotę na coś ciepłego? Polecam Belpuri albo mas... Dobra, mam to w pupce. Mogę stąd jakoś wyjść. Ja muszę czekać na jakąś dziewczynkę, która tu przyjdzie, tylko że... Za nic nie wiem, kiedy ona tu przychodzi. Bo co muszę zrobić? Szczęśliwej podróży! Czym mogę służyć? Poproszę koktajl z trzciny cukrowej. A coś tu jeszcze? Mogę na kimś to użyć? O, na nim. Nie jestem żadna waga piórkowa, tylko gwiazda wielkiego formatu. Słyszałeś? A no to gdzie grałeś w takim razie, cwaniaku? U niego? No i co masz zamiar z tym zrobić, kolego? Powiedzieć ci, żebyś sobie wsadził. Mam dojrzałe i soczyste! No dobra, weź sobie ty różowy diable! Halo? Różowy? Pośpiesz się. Bardzo się martwię o dzieci. Dzieją się strasznie dziwne rzeczy. Wciąż jestem w Bombaju. Daleko stąd do Varanasi? Dość daleko. Pojedź pociągiem. Mam problemy z łącznością. Jest bardzo kiepska pogoda. Nie mogę się skontaktować z pilotem. Pociągiem do Varanasi? Czy ktoś wie, skąd odjeżdża pociąg do Varanasi? Z dworca Wiktoria! Właśnie tam idę! Chodź ze mną! Do widzenia, różowy przyjacielu! Szybciej! Spóźnisz się na pociąg! Chodźmy, jolo! No dobra. O, psy! Nie? Nie! O ty chamie!
A oni się wszyscy na nich patrzą. A co to? Czy to jest Sari? Jakoś nie wyobrażam sobie siebie w Sari. Sari! Widzicie? Wiem, jak to się nazywa. No ja też sobie wiedziałem, jak to się nazywa. A to? Przypomina mi się moje różowe dzieciństwo. Zapytajmy się coś jego. Ej, kurde, prawie jak ja, tylko że ja mogę wyginać nogę trochę bardziej. Co? Że niby brzydko pachę? O ty, mam jeszcze to piórko? Pupa, nie piórko. Bym, kurde, po tej stopie tak przejechał tym piórkiem, to by już... To ryż? To kurde, w życiu już nie mogę nic zrobić. A wy, dziewczynki, co powiecie fajnego? Daleko stąd do Varanasi? Aha, dzięki. Co to górka jest? Nawozu pierwszej klasy. Aha, gówno. Co, gówno? Chłe, chłe. Mieszkańcy tej wioski czyszczą zęby moimi gałązkami. Bierz z nich przykład. Zajmij gałąź. Mogę cię nakarmić? Nie. A cię nie mogę? Nie. Co ja mam niby zrobić? A to? Mogę wejść do domu? Mogę komuś... Nie. O. Jakiś gówniarz wyleciał. Cześć, jestem Chamunda. Nazywają mnie też Durga, bogini wojowniczka. Co? Ojciec tka materiały, a mama zajmuje się domem i gospodarstwem. Mieszkam tutaj. Do zobaczenia! Aha. Te informacje bardzo mi dużo dały do życia. Ale przeraziło mnie. Jesteś z tego gospodarstwa? Żartujesz? Jestem wolnym zwierzęciem. Nie wiem, skąd przyjechałeś, ale tutaj krowy są święte. Dosłownie. Robię to, co chcę, chodzę, gdzie chcę i jem, co chcę. Masz niezłe życie. Należy mi się. Daję dud. Dud jest bardzo ważny. Nie musisz mi mówić o tym, jak ważny jest dud. Pantero, w gardle mi zaschło. Możesz skombinować coś do picia? Proszę. Nope, dud. Ale jak będę mógł dotknąć... Nie. Nie, o Jezu, nie. Nie, 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 nie. Nie miałem nic złego na myśli. Muszę mieć trochę dudu, okej? Naprawdę nie miałem nic złego. No nie! To było takie złe. Daj mi mu ryż. Nie no, serio? Górka nawozu pierwszej... Mieszkań... Co ja mam zrobić? Przy prawej dajmy. Zwariowałeś? Jeszcze bardziej będzie mi się chciało pić. No i dobrze. Podajmy z nim. Witam. Wiesz, że w Indiach różowy kolor to kolor gościnności? Różowa pantera. Bardzo mi miło gościć cię w moim kraju. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo zajęty. Nawet nie miałem czasu zjeść obiadu. Tyle pracy. Przepraszam za to burczenie. Mój pusty brzuch jest zły. Teraz jesteś skory do rozmowy, tak? To masz co? Cebula? O, dzięki ci. Jeśli będę mógł się jakoś odwdzięczyć, po prostu powiedz. Pamiętasz, jak powiedziałeś, że chciałbyś mi się odwdzięczyć? Jasne. Przecież uciszyłeś burczenie mojego żołądka. I było sekundę temu. Dla ciebie zrobić?
Może dałbyś mi garnek? Garnek? A, garnek! Nie ma sprawy. A, dziękuję. Teraz mogę napełnić to i będzie fajnie. O, spryciarz. Ale kurde, gościu. Dobra, no i teraz wyciągamy garnek z wodą, dajemy to tej krówce. Pij. Dziękuję ci. Mam pustynię w gardle. Mamo, mamo! Tak? Słucham cię. Potrzebujemy mleka na kolację. Robi się. Chcesz wydoić naszą krowę? Sam nie wiem. Masz wydoić naszą krowę. Już doję. Ale gościnność. Oje! Co? No mina, Lenny Face. To był Lenny Face, takie na 100%. O Boże, ta gra jest zła. Ale zauważyliście, ona mówiła do niej mamo, a ta krowa odpowiedziała, czyli co? Co ja patrzę? Co ja gram? No to co? Jademy! Nie chcę tu sterczeć przez cały dzień. To twoje jest. Przyjacielu, od tygodni nadoiliśmy tyle mleka. Zapraszam cię na obiad. O, dzięki. Z przyjemnością skorzystam. Krowa może byś się ruszyła. Dziękuję. Boże. Spóźniam się z obiadem. Możesz mi pomóc? Jak? Potrzebuję ryżu, przypraw i wody, by mój obiad był smaczny i zdrowy. Zrymowało ci się. Rymowane przepisy łatwiej zapamiętać. Dobra, daj mi jeszcze jeden garnek i będzie spoko. Tak, Pantero? Mogę cię poprosić o jeszcze jeden garnek? Ale już ostatni. Wystarczy tej wdzięczności. Muszę z czegoś żyć, kolego. Ja ci tu ratuję przed... Ja ci tu uratowałem przed śmiercią, a ty mi tak odpłacasz, tak? Dobra, kurde. Taka wdzięczność, kurde. Ja go ratuję tutaj od śmierci głodowej, a ten mi tutaj tak dziękuję, że tylko dwa garki. Ja nie mogę, jaki typ. Co za typ po prostu. Ale jaka to jest logika? Pełny garnek wody bez problemu uniósł jedną ręką, schował sobie jeszcze do kieszeni. Pełny garnek mleka, który teoretycznie waży tyle samo, musiał już nieść dwoma rękami, a i tak ledwie co mógł to unieść. Garnek. Potrzebuję ryżu, przypraw i wody, by mój obiad był smaczny i zdrowy. A reszta? Hello? Ja jeszcze mam resztę. Hello? Wracaj tu. No. Potrzebuję ryżu, przypraw i wody. Dobra, Jezu, rozumiem. To pomijam, bo to jest nudne. No i wszystkie. Da ryż, przyprawy. Nie zabraknie strawy. Okej. Już wszystko dostała. Say what? Ten typ jak idzie. Ej, to jest Mario. Jest upał, więc zjemy na dworze. Jeść! Nie powinniśmy... Nie, my jemy pierwsi. Potem matka i Chammuda, a potem żona. Dlaczego?
Mężczyźni potrzebują najwięcej siły. Musimy być zdrowi. Po nas musi zjeść moja matka i niezamężna córka. Nie możemy dopuścić, żeby niezamężna córka zachorowała, jeśli mamy znaleźć dla niej męża. Potem może zjeść moja synowa. Ona już ma męża. A więc tutaj jest inaczej niż u nas. Pod wieloma względami. A żona? Gdyby Chamunda zachorowała, jakie moglibyśmy dać ogłoszenie w Hindi Timesie? Chuda, chorowita, pokasująca dziewczyna szuka męża? Kto by na to odpowiedział? Przyjaźnisz się z tymi dziewczynkami po drugiej stronie drogi? Nie mogą do nas przyjść. Ich mama by się zgodziła, ale tata nie chce. To rodzina Braminów. Braminów? Ich ojciec jest kapłanem. Bramini są na szczycie systemu kast. Systemu kast? Piosenka! Mogłabyś mi o nim opowiedzieć w prostej, acz lirycznej piosence, której z przyjemnością bym posłuchał? Nice. Piosenka! Nadmienię, że to, co powiem, robi wrażenie. O, tak, 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 to wiekowa jest tradycja. Systemem kazwana rodzisz się w swej kaście i choć jest to trudne dość, system nakazuje z pokorą poniżenia znoś. Ludzie dzielą się na kasty i cztery główne stany. W Indiach, bracie, każdy jest na łaskę losu zdany. Pariasi, traktuje się ich źle. Nikt ręki im nie poda i nikt nie lada się. Ze swojej studni żaden człowiek wody nie da im. Parias nie ma żadnych praw, kto by się przejmował nim. Z takim obiad razem zjeść nie ma większej hańby. Pierwszym, który chciał to zmienić, był Mahatma Gandhi. Od dziecka twarz. A więc nowe prawo nic nie dało. To dopiero początek. W naszym kraju wciąż wiele osób jest dyskryminowanych, szczególnie kobiety ze wszystkich kast. W naszej wiosce uważa się, że kobiety nie powinny rozbierać się do kąpieli, tylko mężczyźni mogą zdejmować ubranie i kąpać się w strumyku.
My musimy być ubrane i zostaje nam polewać wodą nasze sari. Już nie wspomnę o posagach. Podobają ci się kobiece sari? Tak, są bardzo kolorowe. Sam tkałem materiał, a moja żona go farbowała. Właśnie jadę do Varanasi, żeby je sprzedać. Też muszę dostać się do Varanasi. Mogę jechać z tobą? Pewnie, że tak. Lubię towarzystwo. Jej, no to chodźmy. Już nie pożegnaj się z nim. A i tak kobiety powinny pierwsze zjeść, jakbym miał do pierwszej chociaż usiąść. Ej, dobra, jedziemy z nim, co z tego, że on ma zeza. Ten baran temu mnie nie lubi. Nie no, stary, ja jestem baran też. Jesteśmy jak bracia. Nie no, na serio, urodziłem się w kwietniu, więc to jest mój znak zodiaku. Dobra, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Tak, wiem, że nie skończyliśmy tego kraju, ale pół godziny minęło, a to jest mój czas antenowy. A więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.